Dzień dobry. W tym filmie pokażę, w jaki sposób dodać podopiecznego, aby wspierać trofizny w organizacji na podopiecznego. W tym celu przechodzę do zarządzania profilem organizacji testowej i wejdę sobie tutaj na ten profil. W tej chwili mamy tutaj akurat projekt. Możemy również dodać podopiecznego. Mechanizm jest taki sam. Wchodzimy w panel organizacji w ustawienia profilu, a następnie podopieczni. W tej chwili lista jest pusta, nie mamy żadnych podopiecznych, a jak wejdziemy w projekty, widzimy, że mamy tutaj projekt Chodźmy Razem. Możemy teraz ten projekt wyłączyć, aby nie był aktywny. Przechodzimy do podopiecznych, klikamy Dodaj i wypełniamy nazwę naszego podopiecznego. Jan Kowalski na przykład. Identyfikator zewnętrzny to może być Wasz wewnętrzny identyfikator w organizacji. Załóżmy 1, 2, 3. Adres profilu jest to adres, który będzie w adresie URL w pasku adresu, czyli będzie fanimani.pl, fundacja test, łamane przez tutaj adres profilu i tutaj wpisujemy ten adres profilu, na przykład Jan Kowalski. Dodajemy opis, link do własnej strony, czyli na przykład jeśli dany podopieczny ma profil na Waszej stronie, Waszej organizacji, to tutaj możemy go dodać. Tak samo możemy dodać pozostałe informacje. Klikamy dalej. Możemy kliknąć pokaż profil. Profil już jest. Dobra. I do tego profilu możemy teraz dodać zdjęcie. Tak, tu możemy po prostu dodać zdjęcia, które to będzie zdjęciem głównym oraz zdjęcia dodatkowe na danym profilu. W tym momencie każdy z podopiecznych ma taki profil, który wygląda bardzo podobnie jak profil organizacji. W momencie, gdy dodamy zdjęcia, to będzie również możliwość pobrania materiałów. Czyli tutaj każdy z podopiecznych będzie mógł pobrać sobie materiały, gotowe materiały promocyjne, aby powiedzieć znajomym, przyjaciołom o tym, że mogą go wspierać przy okazji zakupów. Profil ten pojawia się również na stronie organizacji. On się pojawia z pewnym opóźnieniem. Około 30 minut i wtedy on się pojawi na stronie, na profilu Waszej organizacji, tam też będzie widoczny. Ale już teraz można bezpośrednio z linku skorzystać, ten link wysłać właśnie do podopiecznego, aby mógł korzystać i zapraszać różne osoby do wspierania go przy okazji zakupów. Jeśli chcemy dany profil wyłączyć, możemy to zrobić po prostu wyłączenie aktywny oraz widoczny na profilu. Jest również opcja widoczna w widżecie FunnyPay. Jeśli korzystacie z płatności FunnyPay, jest możliwość, aby wpłaty FunnyPay, czyli wpłaty darowizn na stronie organizacji, trafiały również na konkretnego podopiecznego z przypisaniem do konkretnego podopiecznego. I na koniec jeszcze chciałem dodać, że jeśli macie swój własny system związany z obsługą podopiecznych, to jest również API, dokumentacja API tutaj i jest możliwość połączenia się jakby bezpośredniego, czyli na przykład w Waszym systemie możecie jednym kliknięciem uruchamiać, tworzyć profile podopiecznych na FunnyMoney. Więcej informacji jest właśnie w tej dokumentacji API. Dziękuję, do usłyszenia.